Hej wszystkim, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj denko, będzie tego naprawdę sporo, więc weźcie coś do picia, do jedzenia i zaczynamy. Tym razem zaczniemy od kolorówki, ponieważ mamy jej mniej. I ja przypomnę Wam chyba o podkładzie, o kremie BB, który kiedyś był dość głośny na naszym kanale, czyli marka Holika Holika, i ja mam tą wersję nawilżającą. I podpisuję się wciąż pod tym, co mówiłam wcześniej, że jest to równie dobry krem BB jak Misza. Zresztą nagrałam ich porównanie, więc podlinkujemy Wam na dole. Ten podkład, ten krem BB, jest faktycznie mocno kryjący, nawet powiedziałabym, że bardziej kryjący niż Misza, co wyszło właśnie w tym teście na żywo. Bardzo fajnie się trzyma, nawilża faktycznie moją skórę i pozostawia ten blask, który jest typowy dla właśnie tych azjatyckich kremów BB. Co więcej, jest tańszy niż Misza, jest zresztą w ogóle jednym z tańszych kremów BB, tych oryginalnych, azjatyckich, więc serdecznie Wam go polecam, chociaż od razu uczułam, że nie jest naturalny skład, więc faktycznie musicie zwracać uwagę, czy Was ewentualnie ten kosmetyk po prostu nie zapcha, nie wywoła jakichś wyprysków, ponieważ no faktycznie on ma dość taką gęstą i można powiedzieć bardzo kremową konsystencję, więc zwracam Wam na to uwagę. A na zastępstwo, w sumie wiecie, no mamy tych podkładów trochę, ale postanowiłam teraz pokazać Wam ten, którego używam najczęściej. I zresztą pojawiło się kilka pytań, co mam na twarzy, i najczęściej właśnie wtedy mam podkład Pixi. No chyba mogłabym powiedzieć, że teraz wysunął się na prowadzenie, jeśli chodzi o wszystkie podkłady, a już na pewno jeżeli chodzi o te mineralne. Mam w odcieniu kaszmir, uważam, że jest idealnie dobrany do mojej skóry, ponieważ absolutnie się nie odcina, a przy tym jest fajny, beżowy, więc nie jest ani zbyt żółty, ani zbyt różowy. Dla mnie trzyma się na twarzy rewelacyjnie, jest bardzo trwały. Przy tym też nie pozostawia takiego bardzo płaskiego matu. Nie jest to może efekt błyszczenia jak tutaj, ale mimo wszystko skóra moim zdaniem wygląda na zdrową. No i to, co jest dla mnie fajne, to tutaj ten skład już absolutnie nie powinien Was zapchać, ponieważ jest bardziej naturalny. No i ma w swoim, znaczy nie w składzie, tylko ma właściwości z SPF. Zresztą kremy BB również, więc teraz jak to słońce wychodzi, warto o tym dodatkowo pamiętać. U mnie jedyny produkt z kolorówki, który Wam dzisiaj pokażę, który zdenkowałam, jest to baza Time Balm marki The Balm. Baza nawilżająca, która była ze mną tak długo, matko boska. To był jeden z pierwszych produktów The Balm, który w ogóle zakupiłam. Ona jest dość droga, bo kosztuje około 80-90 zł. I jest to baza nawilżająca. Bardzo fajna, naprawdę robi robotę. I czułam, że tam, gdzie potrzebowałam nawilżenia na mojej skórze, to właśnie to robiła. Że podkłady te bardziej matujące, jak na przykład jeszcze używam wtedy Color Stay z Revlonu, no, i tak dalej. Te czasy. Tak, to takie cięższe podkłady. One nie zapychały mnie i nie wyglądały tak bardzo właśnie ciężko na mojej skórze. Dzięki tej bazie. A na zastępstwo mam bazy, które już nie są nawilżające, ale które w sumie trochę nawilżenia dają, chociaż producent o tym nie mówi. I są to bazy L'Oreal, które polecałam Wam w filmie Co kupić w Rossmanie na promocji minus 55%. Obie bazy uwielbiam i bardzo często używam ich nawet razem, czyli nakładam po prostu tam, gdzie potrzebuję większego zmatowienia, nakładam matującą, a tam, gdzie potrzebuję, żeby te pory były bardziej zwężone i podkład lepiej wyglądał, no to właśnie tą zwężającą pory. Bardzo dobre produkty, myślę, że na tej promocji teraz, która nadal trwa chyba jeszcze. Jeszcze trwa. Tak. Warto się po nie skusić, bo uważam, że są bardzo dobre, a w oryginalnej cenie to jest około 55 zł, więc nie jest to też mało, ale no mniej niż The Balm, więc zwróćcie koniecznie uwagę. Drugi produkt z kolorówki. Teraz opowiem o tuszach do rzęs i będą to dwa ulubieńce, ponieważ najpierw wspomnę o tym, którego opakowanie już drugie zdenkowałam, czyli Deborah Milano Double Effect Volume i nie wiem, tego drugie słowo nie wypowiem. Nie, wybaczcie, ale chyba się... Myślałam, że się podejmę, ale jednak nie. W każdym razie, no już wielokrotnie mówiłam na kanale, jak bardzo ten tusz lubię. O, teraz już jest tak mocno za sobą, że ciężko go w ogóle otworzyć. On ma szczoteczkę silikonową, razem z tym przekrętełkiem, żeby szczoteczka stawała się właśnie wykręcona, bądź po prostu prosta. Dla mnie to jest tusz, który rewelacyjnie rozdziela i pogrubia. I dodatkowo nie osypuje się. To są trzy cechy, które mój tusz po prostu musi posiadać. I takie cechy posiada również drugi ulubieniec, czyli tusz, o którym już Wam właśnie wspomniałam w filmie o promocji w Rossmanie, czyli marka Eveline i Volume Celebrities. To również jest szczoteczka silikonowa, tak trochę dziwnie, bo ja zawsze byłam fanką tych drugich, a teraz wszystkie tusze, które właśnie mają tę silikonową szczoteczkę,
faktycznie mi się sprawdzają. I ten, no tak jak już powiedziałam, pogrubia, rozdziela, nie usypuje się, jest trwałe. I faktycznie dla mnie to jest efekt wow na rzęsach. Mogę sprawić, że wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I coś w tym jest, że te tusze Eveline sprawdzają się u tak wielu z nas, Was. Nie zawsze ten sam tusz, co mi czy Martynie, ale wielokrotnie pojawiała się właśnie ta marka u nas w komentarzach, że to są Wasze ulubione tusze. Tak pozostając przy marce Eveline, pokażę Wam produkt, który w końcu zdenkowałam. Naprawdę to jest tak wydajna masko, balsamo, nawet nie wiem, odżywka wręcz do ciała. Nie potrafię nazwać tego tak konkretnie, bo ma wiele funkcji. I to jest, słuchajcie, może tak jak producent mówi, remodelująca maska antycelulitowa i to Slim Extreme 4D Professional itd. To jest maska, której ja używam zawsze po prysznicu, po moim treningu. Zawsze. I to już bez tego jakby nie funkcjonuje w ogóle moja pielęgnacja ciała. Używam na pośladki, uda, brzuch, czasami też się zdarza na ramiona. W momencie, kiedy schudłam, niestety, ale na mojej skórze bardziej pojawiło się właśnie obrzydlistwo w formie celulitu. I ja widzę po tej masce faktycznie rezultaty. Nie takie, że o matko, dzień po już w ogóle gładkie nóżki, ale razem z ćwiczeniem, i pewnie też zmianą diety. Kiedy dołączyłam to, to jest tak ultra pomocne, że to jeszcze chłodzi, bo ma w sobie dodatkową mentol, więc to jest rewelacyjna opcja. Ale jest coś lepszego, również marki Eveline. Ja ogólnie stwierdziłam, że jeżeli to mi się sprawdziło, bo to już jest naprawdę, słuchajcie, no denko-denka, pokażę Wam to na zbliżeniu, że skoro to mi się sprawdziło, to nie chcę szukać daleko, bo to nie są drogie produkty. A skoro działają i nie są drogie, no to po co szukać dalej? Ja tak mam. Przecież nie wiem, czy jak to jest u Was. I to jest chyba taka nowsza wersja tego balsamu. Jest to konkretnie turbo reduktor celulitu, ekstremalna terapia 7 dni. No ja używam tego już ponad 7 dni, ale spróbowałam potestować sobie na jednej nodze, na jednym udzie ten produkt, na drugim ten. I moim zdaniem ten jest lepszy. Dlaczego? Dlatego, że lepiej się wchłania, o wiele szybciej. Ma bardziej żelową konsystencję. To jest faktycznie bardziej taka maska, która jest gęsta, która była idealna zimą i jesienią, kiedy potrzebowałam natłuszczenia, a teraz kiedy no jest już ciepło, no bo naprawdę jest, patrzę na to okno, już mamy 25 stopni dzisiaj we Wrocławiu, to naprawdę ta tłustość na skórze absolutnie u mnie się nie sprawdza i to się tak szybko wchłania i ma identyczne funkcje. Pięknie nawilża skórę i chłodzi. To chłodzenie to jest po prostu istna petarda. Po takim mocniejszym treningu, kiedy jestem bardzo zgrzana, wezmę jeszcze cieplejszy prysznic i później nałożę ten konkretnie produkt, to mam poczucie, że moja skóra autentycznie odpoczywa, że nawet opuchlizna schodzi, celulit się zredukował. Nie mówię Wam, że to wiecie, w ogóle go nie mam. Jeszcze trochę mam, ale moim dowodem na to, że ogólnie te produkty u mnie podziałały, jest fakt, że już szykuję się na teraz lato z moimi trzema shortami. Mam już shorty, rozumiecie? Nie nosiłam krótkich spodenek w ogóle. A w tym roku mam zamiar założyć, bo już się nie wstydzę moich ud, więc no koniecznie sprawdźcie, bo to jest tak tani produkt, a naprawdę genialnie działający. Nawet dla tej samej formuły chłodzącej. Serio. Opłaca się. Skoro już jesteśmy przy balsamach, ja opowiem Wam o tych stricte nawilżających. Tutaj tylko tak machnę, bo to już jest, no to pojawia się w każdym denku, ale chcę pokazywać Wam go za każdym razem, żeby udowodnić, jak bardzo go lubię i jak dobrze się u mnie sprawdza. Czyli balsam Erecibo, nie wiem, czwarte, piąte opakowanie, może nawet i szóste. Ale wiem, że z pewnością będę do niego wracała, bo to jest chyba mój ulubieniec wszechczasów, jeśli chodzi o tę kategorię. On bardzo szybko się wchłania, ale pozostawia skórę miękką. Przepięknie pachnie. Uwielbiam właśnie to, jak się na skórze rozprowadza. No absolutnie wszystko jest tutaj naj. Ale drugi balsam, który również był rewelacyjny, ale tutaj dużym minusem jest bardzo wysoka cena, więc nie wiem, czy do niego wrócę, wiedząc, że mam dużo tańszą równie, albo nawet i lepszą wersję, czyli balsam The Alchemy, który, tak jak powiedziała Martyna i ja się pod tym również podpisuję, sprawia, że nasza skóra w ogóle wygląda ładniej, że to jest nie tylko nawilżenie, ale on chyba również robi coś z kolorem skóry. Ja ją tak jakby wyrównuje, rozjaśnia, nie wiem, ale faktycznie widziałam jeszcze takie dodatkowe efekty właśnie po tym balsamie. Super, że jest z pompką, równie szybko się wchłania, więc dla mnie to jest balsam idealny. A na zastępstwo, chociaż oczywiście kolejne Recibo również się zaopatrzę, mam balsam Mokosz, czyli pierwsze zetknięcie moje z tą marką. I to jest balsam melon z ogórkiem, którego zapach jest, no jest przecudowny. Jest taki, że no właśnie ta wiosna, lato po prostu zamknięta w tym słoiku. On również ma bardzo fajną konsystencję, taką delikatniejszą, nie jest bardzo mocno zbita, również szybko się wchłania. Więc tak naprawdę wszystkie te trzy balsamy no, są do siebie bardzo zbliżone, więc tak naprawdę polecam wszystkie trzy, ale z tym dopiero zaczynam przygodę i
Myślę, że naprawdę się polubimy. Pozostając w temacie ulubieńców i powrotów kolejnych dotynkowanych rzeczy, ja Wam pokażę serum La Pointe z kolejnych, które mam od Karoli i jeszcze jedno pełne opakowanie czeka w mojej spiżarce pielęgnacyjnej, jak ja to nazywam, czyli w mojej szufladzie na zapas, czyli to będzie już moje trzecie opakowanie, ale to jest serum, do którego ja z wielką przyjemnością wracam i nie mam ochoty na zmianę. I uwaga, to jest serum, którego ja nie używam na całą moją twarz, tylko używam go na miejsca, które są bardziej przesuszone. Bo ja jako posiadaczka cery mieszanej nie używam wszystkich kosmetyków na całą moją buzię, tylko na poszczególne partie pod względem tego, czego potrzebują. Więc najczęściej nakładam te produkty na moje czoło, trochę na nos i na policzki, czyli tam, gdzie nie mam niedoskonałości, bo nie dość, że rozjaśnia, nawilża, skóra jest bardziej promienna, ja widzę, że ona po prostu lepiej wygląda. To jest takie serum, które jest bardzo podobne do tego balsamu, o którym mówiła Karola, The Alchemy, czyli po prostu skóra lepiej wygląda, koloryt jest poprawiony, jakieś takie zaczerwienienia znikają, jest taka ukojona, bardzo szybko się wchłania. Ma super konsystencję, ładny zapach, piękne opakowanie, no tutaj w ogóle nie mam minusów. To jest naprawdę bardzo, bardzo duży ulubieniec. I tak pozostając jeszcze przy serach, to czujemy się w odpowiedzialności, żeby dać Wam znać tym dwa, które tak jak ja przestraszyły się, że serum marki Bielenda to mezo serum będzie wycofane. Okazało się, że w ogóle dzięki naszej widzce Paulinie, która dała nam znać na Instagramie, i ona jako jedyna dostała informację od samej Bielendy, że to serum nie zostanie wycofane. U mnie w okolicy, niestety w niektórych sklepach stacjonarnych, a i owszem, w niektórych Rossmanach, Hebe, ten produkt już nie wróci, dlatego że na jego miejsce przyszła ta nowa seria, o której Wam ostatnio mówiłam, z zieloną herbatą, ale w większości Rossmanów, czy Hebe, czy Superfarmie będzie ten produkt wracał za jakiś czas i oczywiście online, więc no niestety nam Bielenda nie odpisywała ani na maile, ani na wiadomości, frustracja się rodziła, na szczęście w końcu ta informacja pełna się pojawiła. Mam nadzieję, że te z Was, które tak kochają serum, tak samo mocno się cieszyły jak ja. Nie pamiętam w którym filmie, ale jednak już wspominałam Wam o tym, że absolutnie jeśli chodzi o pielęgnację twarzy, musiałam wymienić wszystko. Po prostu jakby się te produkty umówiły i skończyły w tym samym momencie. I zacznę od demakijażu, czyli od żelu do mycia buzi. I tutaj również The Alchemy, czyli marka, która jest no niestety trochę droższa, ale ten produkt, konkretnie właśnie ten żel, sprawdzał się u mnie rewelacyjnie. I to, co jest dla mnie najważniejsze, o czym już wspominałam, to, że żel ma być tym kosmetykiem, który oprócz tego, że domyje resztki olejku, to nie będzie jakby no, podrażniał moich oczu. Ja bardzo lubię po prostu mieć pewność, że wszystko zostało, absolutnie wszystko zostało domyte, dlatego również takim produktem dotykam moich oczu, moich powiek, żeby właśnie pozbyć się jeszcze resztek tuszu i to jest absolutnie kryterium, które musi być spełnione i on jak najbardziej spełniał. Dodatkowo nie pozostawiał skóry takiej bardzo mocno właśnie wyczyszczonej, nadmiernie, wiecie, takiej aż piszczącej, wręcz delikatna taka jakby mgiełka nawilżenia również po nim się pojawiała, więc jak najbardziej polecam, jeżeli chcecie wydać trochę więcej na właśnie taki produkt. Ale wróciłam, wielki comeback, do produktu, który jest tani, który jest bardzo dostępny, czyli marka Sylveco, tymiankowy żel do twarzy, który również już no, spory czas temu też pojawił się w moich ulubieńcach, bo również go lubię z podobnych względów jak tamten. Również nie podrażnia, nie pozostawia skóry takiej bardzo, bardzo wysuszono, piszcząco wyczyszczonej, tak to nazwę. Bo faktycznie po prostu na takie kosmetyki trafiałam i strasznie nie lubiłam tego uczucia. Bardzo nie lubiłam tego uczucia, po prostu czułam dyskomfort, po tym absolutnie nie ma. Dodatkowo oba te kosmetyki tak naprawdę mają dobry skład, więc dla mnie to również jest duży plus. Kontynuujemy temat oczyszczania twarzy i pierwszy etap, czyli olejki. Stało się tak, że z Karolą wymieniłyśmy się wręcz. Ja zdenkowałam wianek, Karola zdenkowała Mie. Ja sięgnęłam po Mie, Karola sięgnęła po wianek. I myślę, że tak właśnie zweryfikowałyśmy to przed chwilą razem, że oba produkty są dość do siebie podobne, jeżeli chodzi o działanie. Trochę z konsystencją tutaj Mia jest bardziej tłusta, tak? Tak jakby wysnułaś wnioski właśnie po całym teście na dłoni. Mia dla mnie lepiej pachnie, ale mam wrażenie, że chyba wianek mniej właśnie osadza się na moich rzęsach, więc ta tłustość chyba tutaj jest większym minusem w Mii. Mimo wszystko oba produkty genialnie oczyszczają, naprawdę. I dla cer problematycznych uważam, że są świetne. Wiem, że Panna Naturalna, którą pozdrawiamy, dawała mi znać, że Mia może również uczulać i powodować, że pojawiają się wypryski na skórze. Ja póki co jeszcze tego zapchania nie zauważyłam, więc daję mu wciąż szansę. Ale tak jeszcze obok tych produktów, zaraz Króla Wam powie o swoich odczuciach,
Chciałam tylko dać znać, że u mnie jeszcze w kolejce czeka śliwka Morella, czyli produkt, który jest największym ulubieńcem moim wszechczasów, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Owszem, tutaj Bianek też się na to prowadzenie wysunął, ale miałam ochotę tak wiosną do tej śliwki Morelli wrócić. Ten zapach jest tak rewelacyjny, ten kompot mojej babci po prostu cały czas mi przypomina i nie mogłam po prostu po niego ponownie nie sięgnąć. Ja tylko tak w sumie podsumowując jednym zdaniem, dla mnie również oba produkty są rewelacyjne. U mnie ta tłustsza warstwa nie przeszkadzała, ponieważ no ja chyba po prostu lubię też kosmetyki, które te konsystencje mają takie właśnie troszeczkę jakby, nawet nie tyle, że gęstsze, co takie bardziej wyczuwalne, jeśli chodzi o właśnie tą tłustość, tak może to naokoło, ale jednak. Ale muszę tutaj przyznać, Wianek, no rewelacja. Faktycznie zapach tutaj jest lepszy, ten nie jest aż tak przyjemny, ale wciąż jest okej. No i faktycznie domywa wszystko tak jak trzeba, no działa perfekcyjnie, rewelacyjnie, także oba Wam polecamy tak naprawdę, dowidzicie, totalnie różnych cer. Kolejnym zdenkowanym przeze mnie produktem jest krem pod oczy, konkretnie serum pod oczy Stardust marki Lush Botanicals, produkt 100% naturalny, który trzymamy w lodówce. Naprawdę świetny krem, tak dobry krem, chociaż znalazłam fajne zastępstwo, zaraz Wam pokażę, ale konkretnie ten produkt jest genialny na noc. Ja go nie używałam nigdy na dzień, bo jest dość konkretny, tłusty. No jako serum to też działa bardziej intensywnie. Ja zauważyłam, że dzięki niemu delikatnie zmniejszyły się u mnie zaczerwienia dookoła oczu. Ja mam takie ogólnie, naturalnie już tak od urodzenia, delikatne zaśnienia, zaczerwienia, które nie wyglądają zbyt estetycznie bez makijażu, a po tym kremie miałam takie wrażenie, w sumie wrażenie. Tak było, po prostu rozjaśniły się te przestrzenie pod oczami. No i nawilżą, prawdę, perfekcyjnie. Jeżeli ta marka Was gdzieś tam mocniej interesuje, ciągnie Was w ich stronę, to ja polecam bardzo serdecznie. Na zastępstwo mam maskę, krem, również na noc marki Clochi. Jest to naturalny skład również. W sumie to te produkty są do niej takie trochę podobne, oczywiście inny kolor i tak dalej, ale tutaj jak ściągnę tę pompkę, no to powiedziałam, że są dość nawet podobne w swoim wyglądzie. Bardzo ładne opakowanie, ale nie o tym. Clochi to jest maska pod oczy i to czuć, że to nie jest krem. Ja zauważam tę konsystencję, która jest troszkę gęstsza, która dłużej się wchłania, ale to wchłanianie nie jest widoczne w postaci białego takiego osadu, bo ten osad znika i w ogóle koloru nie widać, ale dłużej czuć, kiedy dotykam, że ten produkt jeszcze się do końca nie wchłonął. On tak trochę posiedzi na tej skórze, mija pół godziny i on zaczyna powoli się wchłaniać. Podsumowując, w zależności od tego, jakim budżetem dysponujecie, to jest troszkę droższy produkt, więc również dość drogi, ale tańszy od Lush Botanicals, no to sięgajcie po ten, który może bardziej Was przekonałam. Ja również zdenkowałam krem pod oczy i to była marka Senel i korygujący właśnie krem pod oczy, który sprawdzał się u mnie bardzo dobrze, ale niestety moja skóra pod oczami na tym przełomie tej jeszcze bardzo mroźnej zimy, a już coraz cieplejszych wiosennych dni, miała jakiś duży kryzys. I myślę, że może z jednej strony być to związane z tym, że przestałam tego kremu używać, ponieważ on był naprawdę bardzo dobry. Nawilżał, dla mnie to był krem zarówno na noc, jak i na dzień. Ja nie mam takiego mocnego rozróżnienia. I faktycznie, jeżeli macie skórę, która jest delikatnie wymagająca, może nie jest, też mam zasinienia, ale jakby od niego nie oczekiwałam rozjaśnienia tych zasinień, bardziej zależało mi na tym, żeby tą skórę mocno nawilżyć, bo również, tak jak na całej mojej buzi, skóra pod oczami też jest niestety przesuszona, więc ten krem tutaj naprawdę dobrze działał, bo on wielokrotnie pojawiał się na kanale jako ten, który bardzo polubiłam. Ale właśnie na tym przełomie, kiedy ta skóra zaczęła delikatnie wariować, kiedy tak naprawdę myślałam, że to jest wina korektorów czy moich nieumiejętności w makijażu, ale Martyna zwróciła mi uwagę, że chyba powinnam zacząć po prostu bardziej przykuwać uwagę do tego, co pielęgnacyjnie trafia pod moimi oczami. I zaczęłam również od marki Clochi moje testy. Tym razem był to krem, który ma właśnie dodawać energii i rozjaśniać. I niestety, ale po nim nie widziałam żadnej poprawy. Wręcz miałam wrażenie, że no skóra dalej jest mocno przesuszona i to wszystko wygląda po prostu pod oczami w makijażu bardzo źle. No i z pomocną kremem przyszła Martyna, która właśnie powiedziała mi, że ten marki The Alchemy sprawdzić się może u mnie rewelacyjnie, ponieważ u niej tamte kremy na tyle dobrze działają, że już nie potrzebowała sięgać po też powiedziałabym tę maskę, ponieważ ja nakładam ten krem w dość dużej ilości i również muszę poczekać, żeby on się wchłonął, ale dzięki temu tak naprawdę nakładam go tylko na noc, ale właśnie w takiej dużej ilości i wtedy rano już nie potrzebuję. I oceń, Martyna, jest lepiej. Wyglądasz pięknie.
jest lepiej, ale ja to odczuwam, marnowałam teraz. Nie wiem, czy chcesz być tak na mnie miła, coś może tutaj, coś chcesz, żebym ci dała. No, żartuję oczywiście, ale faktycznie ja czuję, że ta różnica pod oczami jest, lepiej makijaż się trzyma, nie, właśnie ta skóra nie jest tak mocno przesuszona i te zmarszczki nie są tak podkreślone, bo to, tak, też, było to, takie, to też było takie niefajne, że czułam staro, że nie wiedziałam, czy to właśnie ta wiosna, czy to już po prostu starość. Po prostu się zestarzałam. A to po prostu był chyba niedobrze dobrany krem. Ten marki The Alchemy naprawdę sprawdza się u mnie rewelacyjnie i trochę ubolewam, że jest tak drogi, ale będę musiała zaopatrzyć się w kolejne opakowanie. Kolejny znakowany produkt, mój wielki ulubieniec i przyjaciel osób, które poddają się depilacji laserowej, pach. A my z Karlą to robimy? Boli. Ale świetny, genialny antyperspirant Dermedic, który naprawdę zużyłam już do ostatniej kropeleczki. On jest bardzo delikatny i jest przeznaczony dla skóry wrażliwej. Świetnie neutralizuje jakiekolwiek przykre zapachy. Człowiek się tak bardzo nie poci. Bardzo ładnie i delikatnie wręcz nawilża skórę pod pachami. No po prostu cud, miód i orzeszki. Jeżeli jeszcze go nie próbowałyście, to koniecznie. Ja teraz na dostępstwo mam coś, do czego wracam praktycznie non-stop i to jest też w kulce, bo ogólnie oba są w kulce. I to jest antyperspirant Nivea. Ten konkretnie jest ten, który ma nie dostawać śladów na ciemnych ubraniach. Ja miałam trochę tych ciemnych ubrań więcej zakupiłam, więc pomyślałam sobie, dobra, to może po niego sięgnę. Ale jest po prostu okej. Okay. Jest wszystko w nim genialnego. Nie wiem, jak będzie się sprawdzał po depilacji laserowej, bo jeszcze nie używałam go bezpośrednio po. Ten tak, ten jeszcze nie wiem, ale kurczę, to są takie, wiecie, klasyki, nie? Nivea to jest taka klasyka. Czas na kremy do twarzy. Opowiem Wam zarówno o zdenkowanym kremie na noc, jak i na dzień, ale zaczniemy od tego właśnie na noc. I to będzie masełko Lush Botanicals, które jest tak samo dobre, jak to masełko Fridge. I dla mnie to jest w sumie jeden i ten sam kosmetyk, tak mogę powiedzieć, że naprawdę oba, nie dość, że zapachem, konsystencją, jak i działaniem, były tak podobne, że gdyby ktoś podawał mi je bez opakowań, to chyba bym ich nie rozróżniła. Ale taka jest prawda, że to jest jeden z lepszych sposobów na nawilżenie suchej skóry zimą. Nie wiem, czy teraz, kiedy już zaczyna być właśnie cieplej, będę chętnie sięgała po tak tłuste konsystencje, ponieważ to jest ewidentnie produkt tylko i wyłącznie na noc. On pozostawia tłustą powłokę, która bardzo powoli, ale jednak się wchłania. I to jest tego typu kosmetyk, że naprawdę, kiedy nakładałam go na noc, na dzień, nie czułam już potrzeby nakładania kremu. Tak mocno nawilżył, natłuścił moją suchą skórę, że podkład trzymał się rewelacyjnie i tak naprawdę nie musiałam właśnie powtarzać tego kroku rano. Chociaż oczywiście ja jako maniaczka pielęgnacyjna kremu lubię i chcę używać i zawsze mam za nadrzut ten, który jest właśnie przeznaczony na dzień. Ten produkt jest również fajny na wszystkie takie bardzo mocno przesuszone partie ogólnie naszego ciała. On zresztą też jest dedykowany nie tylko właśnie do twarzy, ale również do ciała. I do takiego nawilżania również się sprawdza. Ja parokrotnie nałożyłam go również na całe ciało. Oczywiście później musiałam trochę poczekać, bo wszystko się faktycznie do ciała kleiło, ale również sprawdzał się rewelacyjnie, więc myślę, że w kolejną zimę, czy już jesień, właśnie po Fridge albo po Lush Botanicals z pewnością sięgnę. I na zastępstwo krem, który myślałam, że będzie kremem na dzień, jednak przez to, że delikatnie smuży się na mojej buzi, uważam, że jest lepszą alternatywą właśnie na noc. Jest to Hagi, naturalny krem rewitalizujący z roślinnym kompleksem Detox. O nim już wspominałam w ulubieńcach i jest absolutnie rewelacyjny. Również bardzo dobrze nawilża, mimo że ta konsystencja nie jest taka treściwa, nie jest tłusta, że on się całkiem szybko wchłania, ale również pozostawia skórę bardzo mocno nawilżoną, że ja nadal rano czuję, że on właśnie przez całą noc działał. Fajnie, że jest pompka, że skład jest naturalny, dzięki temu właśnie przez tą całą noc, kiedy tak naprawdę ten rytm skóry, o którym ostatnio sporo przeczytałam, bo nie wiem, była taka fala udostępnień tego rytmu skóry Taupy. I naprawdę myślę, że to jest całkiem fajne. Właśnie ta marka stworzyła coś takiego i się tym zainteresowałam, że nocą nasza skóra jakby najbardziej działa. W sensie też te wszystkie produkty lepiej się wchłaniają, więc dlatego warto zwracać uwagę, żeby wtedy sięgać po no właśnie takie bardziej konkretne produkty. I na te właśnie okazje ten krem sprawdza się rewelacyjnie, także bardzo gorąco Wam go polecam. Bawi mnie, strasznie bawi mnie to, co Wam teraz pokażę. Nie wiem dlaczego, ale po prostu chyba jestem jakaś psychiczna, ale dawno czegoś tak bardzo nie polubiłam. Znakowałam trzy produkty marki Palmolive i jest to ta pianka do mycia rąk. Najpierw kupiłam przypadkiem, bo nie było nic innego w żabce, a bardzo potrzebowałam. Pokochałam.
ponownie wróciłam, nie było, szukałam, okazało się, że po prostu po jednej sztuce to gdzieś u nas w Żabce wrzucają, zakupiłam. Po kolejne zdankowałam trzecie i czwarte właśnie teraz będzie w użyciu. Ja tak kocham ten produkt, nie sądziłam, że kiedykolwiek, czuję się trochę zrezygnowana, nie sądziłam, że kiedykolwiek pokażę produkt do mycia rąk, takiej wiecie, takiej klasycznej marki Palmolive, no kto nie zna Palmolive, wszyscy znają tę markę, taka oldschoolowa wręcz. Ale jest tak genialna ta pianka do mycia dłoni i za każdym razem, kiedy ktoś przychodzi w gości do mnie, do mieszkania i myje dłonie tą pianką, to później wychodzą z łazienki, przychodzi i ma jakieś refleksje na temat tego produktu. Ja też miałam, kiedy pierwszy raz użyłam. Ale to jest niesamowite. O, jak to ładnie pachnie. Ojej, pianka, nie spodziewałam się. Myślałam, że coś zepsułem, bo wyszła pianka, a nie żel. Naprawdę, to mnie tak bawi. Nie wiem dlaczego, ale coś genialnego. Ja jestem pewna, że ja do tego będę wracała. W końcu mogę to wyrzucić, bo tak bardzo chciałam Wam to udowodnić. A ja to miejsce zajmowało w mojej toaletce, czy tej takiej pielęgnacyjnej, to głowa mała. Ale pięknie pachnie malinami. Faktycznie jest to pianka i nie taka, która, wiecie, nagle znika pod Twoją wodę, tylko faktycznie jeszcze bardziej się pieni, rośnie w dłoniach. Bardzo ładnie domywa, ładnie pachnie. Zmywa też zapachy takie kuchenne, typu właśnie ryba, czy jakieś cebula i tak dalej. No naprawdę świetny, genialny, no kocham miłością, przeogromna mi to jest. To widać. Czas na ostatni produkt zdękowany, czyli krem Lush Botanicals Starlight, który był przeznaczony na noc, ale ja stosowałam go na dzień, ponieważ jego lekka konsystencja, taka lżejsza, może nie bardzo lekka, ale lżejsza, sprawiała to, że był po prostu idealnym podkładem pod podkład. Naprawdę dobrze się na nim trzymały zarówno minerały, jak i te płynne podkłady. On bardzo ładnie też nawilżał, nigdy mi nie zrobił żadnej krzywdy. Ma bardzo przyjemny zapach. Moim zdaniem atutem było to, że trzymałam go, że musiałam trzymać go w lodówce, ponieważ dzięki temu właśnie idealnie był dobry na rano, ponieważ dodatkowo mnie po prostu budził. Minusem może być krótki termin ważności, ponieważ sama czuję, że on nie jest do końca zdękowany. On po prostu też już stracił swoją ważność, więc po prostu już go odsyłam w niepamięć, bo nie wiem, czy do niego wrócę. Był dobry, ale nie wiem, czy do niego wrócę. I teraz kosmetyk na zastępstwo. To jest coś dla mnie, można powiedzieć, trochę kontrowersyjnego, ponieważ jego skład, on wcale nie jest naturalny i nie jest jakiś super, ale po prostu muszę Wam się przyznać, że jak od tak dawna chciałam już wypróbować, tak naprawdę odkąd zaczęłam oglądać YouTube'a, on był już popularny. Czyli marka Embrolisse, która jest również znana z tego, że używałam go top modelki. Nie wiem czemu, ale naprawdę dałam się złapać na ten chwyt marketingowy, że on będzie dobrze działał. I kurczę, mimo że ten skład nie jest rewelacyjny, to mam wrażenie, że właśnie razem z kremem Hagi tworzą no perfekcyjny duet, ponieważ moja skóra tak dobrze już nie wyglądała naprawdę dawno. Już dawno też nie witałam żadnego nieprzyjaciela na swojej twarzy, a był taki czas, kiedy było ich, no jak na mnie, zbyt dużo. Więc absolutnie ten skład jakby mnie nie zapchał, nie przeszkadza ku temu, żeby ona była bardzo dobrze nawilżona, ta skóra, ponieważ on naprawdę rewelacyjnie nawilża i sprawia, bo on pozostawia taką delikatną powłokę, ale dzięki temu podkład trzyma się rewelacyjnie. Mam wrażenie, że on jest naprawdę też bardzo dobrą bazą pod makijaż. Nie zdenkowałam tego produktu. Jest to płyn do mycia różnych powierzchni w domu. Jest on ekologiczny, aromaterapeutyczny, do zadań specjalnych, o zapachu różowy grejpfrut, mięta, odświeżający. Marki Claret. No niestety. Dla mnie nigdy naprawdę nie czułam takiego tak obrzydliwego zapachu octu w jakimkolwiek produkcie, bo ja skusiłam się na niego dlatego, że szukałam alternatywy do sprzątania w mieszkaniu czymś ekologicznym, zdrowszym po prostu dla otoczenia i dla mnie samej. I trafiłam po prostu na tę markę w sklepie, w którym ja robię zapasy żywieniowe, że tak powiem, właśnie w takim ekologicznym sklepie online. Patrzę, jest marka Clareco, spoko. Ten produkt, tylko w wersji do mycia szyb, o zapachu pierniczków, jest całkiem okej. I sprawdza się u mnie w porządku, nie narzekam na jego zapach aż tak bardzo, ale tutaj no za cholerę nie jestem w stanie przez to przejść. No jak Boga kocham, tyle razy próbowałam dawać mu szansę, bo podejrzewam, że właśnie ten skład bazujący na occie, no po prostu on wypala mi oczy, on wypala mi wszystko. Drogi oddechowe, ja nie jestem w stanie sprzątać bez maseczki ochronnej. Co się wydarzyło? Tutaj nie ma żadnego grejpfruta i mięty. On nie jest odświeżający. Aromaterapeutyczny? Bardzo mi rada właśnie to, że tak powiem, wypróbować, powąchać i... Nie. Nie. Z podklonym ogonem powróciłam do Job.
po prostu do zielonej herbaty, mój ulubiony zapach z wszystkich tych serii. Po prostu tak kocham tę markę za to, że doczyszcza, jest ekologiczna i ładnie pachnie. No wstydź się, wstydź się. Zobacz, można? No zobacz na kolegę, można? Można, naprawdę. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze denko. Na pewno było długie, więc nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa.